Witam Was serdecznie w audycji Frywolnie Nakręceni. Dzisiaj ze mną w studiu jest Monika Madejska, która jest wiceprezesem i współzałożycielką Fundacji Slow Life. I właśnie o tym temacie chciałabym dzisiaj porozmawiać, czyli tak właściwie, co to jest ten Slow Life, który pojawia nam się w różnych obszarach naszego życia, bo już mamy Slow Food między innymi. I też często z tym tematem związany jest również temat takiego bycia w biegu, czy bycia wypalonym, takiego braku energii. Więc może zaczynając, chciałabym, Monika, Cię zapytać, jak Ty rozumiesz Slow Life? Jak tłumaczysz to innym ludziom? Czym to właściwie jest? Slow Life to jest wybicie się z tej bieżączki, w której sobie żyjemy na co dzień. To przede wszystkim to. To nie chodzi o to, żeby zacząć medytować, wiesz, po prostu 24 godziny na dobę i przestać robić cokolwiek, tylko żeby przestać robić wszystko na autopilocie, do czego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni teraz. Czyli to mi się kojarzy z takim byciem zajętym dla bycia po prostu zajętym. Tak, ja to nazywam uzależnieniem od spraw pilnych, co daje oczywiście fajny odlot taki specyficzny, bo tam jest adrenalina. Część osób się po prostu zakochuje w tej formule, w tym, wiesz, takim gaszeniu pożarów, takim bycie potrzebnym, bycie skutecznym. To jest oczywiście absolutnie pozorne, ale bycie zajętym daje takie wrażenie. No dobra, to, bo powiedziałaś, że to jest takie wybicie się z bycia tym w biegu. To jakby, po czym można poznać, że ktoś właśnie prowadzi taki slow life? Ty jesteś taką zwolenniczką. Tak. Ja jestem zwolenniczką, ale jestem zwolenniczką, która bardzo ciężko na tym pracuje, bo ja absolutnie mam tendencję do bycia w biegu. Ja jestem z tych, co to, wiesz, jakby wpadną w pracę, czy wpadały w pracę, to totalnie ona ich pochłaniała. Więc to nie jest tak, że ja się urodziłam slow. Ja muszę powiedzieć, że się absolutnie nie urodziłam slow. Dlatego między innymi rozumiem ludzi, którzy po prostu, tak jak ja, no mają tendencję do zasuwania bezsensownego niestety czasem. Czyli to jest takie, trzeba się napracować, żeby poczuć, tak, że się coś zrobiło. Dokładnie tak. Podrzucam, a że takie... potem nic nie ma i że dni mijają dzień za dniem, że się wszystko właściwie tylko odhacza, a nie robi, to już jest tak. To już jest tylko efekt i rezultat. A jakbyśmy mieli powiedzieć tak po polsku, to slow life to co to jest? To takie spokojne życie, można by powiedzieć? Wiesz co, może nie tyle spokojne, co takie po prostu bardziej świadome. Czyli wiesz, jakby nie chodzi o to, żeby robić, tylko chodzi o to, żeby robić rzeczy właściwe. To mi się od razu właśnie kojarzy Covey, tak absolutnie. Ze swoimi pilne, ważne i niepilne, w ogóle to muszę nieważne. Powiedzieć, że jak sobie czytam Covey'a, przede wszystkim najpierw rzeczy najważniejsze, to to w ogóle jest... To może dopowiem, że najpierw rzeczy najważniejsze, tak, to jest jedna z książek Covey'a, opisująca tak naprawdę dodatkowo, jak podchodzić do swojego czasu, jak podchodzić do swoich zadań, tak? Dokładnie. Jak miałabym powiedzieć, czym jest slow life, to manifest jest właśnie w tej książce. Po prostu rób rzeczy, które są dla ciebie ważne, a nie cały ten bajzel, który po prostu odpalasz automatycznie. No dobra, to w takim razie mam nadzieję, że dzisiaj podpowiesz nam też, jak ten slow life możemy u siebie na co dzień w życiu prowadzać coraz częściej, ale też może co powoduje i przed czym się przestrzegać, żebyśmy nie byli tak bardzo w biegu. W studiu ze mną Monika Madejska, mówimy o slow life, czyli właśnie takim świadomym życiu, tak jak tutaj powiedziałyśmy przed tą przerwą muzyczną. Monika, a jak ma się tak naprawdę równowaga, o której się mówi, życiowa, taka harmonia tych naszych różnych obszarów do slow life? Bo to mnie zawsze zastanawiało. No, ma się bezpośrednio, tak bym to powiedziała. Rzeczywiście, żeby osiągnąć ten stan równowagi, no to trzeba po prostu zwyczajnie zwolnić. Bo ta równowaga to też, czasami się sobie ludziom fatalnie się kojarzy, że wiesz, że teraz będzie tak, że będę idealnie czas spędzała z rodziną, idealnie, wiesz, w pracy, jakby wszystko uda się tak pięknie harmonogramem zrobić. To jeszcze się... mam wrażenie, że niektórzy to tak chcą dzielić, że dokładnie tyle samo czasu na pracę, dokładnie tyle samo czasu tam dla siebie, dokładnie tyle samo czasu dla rodziny. Albo, że cały czas się uda tą pewną harmonię, nie wiem, pewien stan harmonogramu, bo to tak mniej więcej wygląda, ustalić. Tak się nie da. Są momenty w życiu, kiedy jest się bardziej w pracy, są momenty w życiu, kiedy jest się bardziej z rodziną, nie wiem, matka, która rodzi dziecko. Albo kiedy jest chora, albo kiedy mamy jakiś taki czas bliższy z rodziną. To chodzi bardziej o rytm dnia. Ta harmonia w rytmie dnia. Wiesz, żeby był też odpoczynek, żeby rzeczywiście był jakiś moment na dzieci, na przyjemności z spędzania czasu z przyjaciółmi. Ale to nie jest tak, że to można, wiesz, po sobie, wiesz, harmonogramem machnąć, tak wiesz, grubą linią i to odhaczać tak twardo. To tak się nie da. Znaczy już chyba samo odhaczanie tego kalendarza to jest takie sprzeczne z tym dokładnie. Slow life'em. Dokładnie. Tak? Tam mi się tak kojarzy więcej spontaniczności, bym powiedziała.
może tak, tylko takiej? Ta spontaniczność jest po tym, jak ustalisz, co jest dla ciebie ważne, żeby ta spontaniczność nie polegała na tym, że reagujesz na te pilne rzeczy, na te kryzysy. Bo zwykle ludziom się to ze spontanicznością niestety niefortunnie, ale kojarzy. Czyli jestem spontaniczny, bo umiem reagować na to, co mi przynosi życie, co na mnie jakby zrzuca, zwala, tak jak to się mówi, tak, co się zdarza i co trzeba ratować już natychmiast. Tak, wiele osób jest dumnych z siebie, bo potrafi, tak to nazywają, być się takim liderem kryzysu, czy coś takiego, że potrafią zarządzać kryzysami, się spontanicznie dostosowywać do zmieniających się okoliczności. Tylko, że w praktyce to nie ma być z czego dumnym niestety. Bo to okazuje się, że się wtedy nie ma tego kręgosłupa, którego się człowiek trzyma, przestaje się odmawiać, tylko się po prostu płynie, po prostu jak tam zawieje mocniej, tam się popłynie. Okej, czyli tak jak tu rozmawiamy, to tak wyciągam z twojej wypowiedzi, że pierwszą, jedną z najważniejszych rzeczy jest zastanowienie się, co jest dla nas w życiu ważne, tak? Tak, i wiesz co, jest taki bardzo prosty sposób na to, żeby sobie zastanowić, jakie role pełnię w życiu. I zastanowić się, co ja, kim ja chcę być w tych rolach, co ja w tych rolach chcę osiągnąć. Bo jak się patrzy zadaniami, wiesz, to te zadania się po prostu nie kończą. Jak się patrzy o tym, co chcę osiągnąć w roli partnerki. Partnerki to jest co innego niż matki. Co chcę osiągnąć w rolach zawodowych różnych, które pełnię, bo to nie jest tak, że mamy jedną rolę. Ja mam inną rolę, będąc kogoś podwładną, mam zupełnie inną rolę, będąc prezesem fundacji i ktoś ma inną rolę, będąc szefem. Także są różne role i zastanowić się, co w tych rolach sobie chcą osiągnąć, też żeby one się nie myliły. Z prostych przyczyn, żeby nie wydawać rozkazów swoim partnerowi, jeśli jest menadżerką, tak? Tudzież swojemu dziecku, albo żeby, nie wiem, nie być zmysłowo i czułą do swojego szefa, bo to też jest po prostu nie na miejscu. Żeby role powinny mieć swój porządek. Czyli w każdej z tych ról tak naprawdę określić, jacy chcemy być i co jest w tej roli dla nas ważne i pod to wybierać... Zachowania ze swojej puli dostępnej. Ale też jak rozumiem te zadania, którymi się zajmiemy, tak? Jakieś projekty, które chcemy zrealizować. Czyli to, na czym tak naprawdę chcemy się skupić, żeby dojść do pewnego miejsca, w którym chcemy być. Tak, a i tam jest, widzisz, taka jedna bardzo ważna rola. Ona się nazywa rola ja. Rola jak, to jest rola, która osoby, które mają długotrwały stres, one po prostu jej nie posiadają. To jest rola, która polega na tym, że się robi coś dla siebie, żeby odpocząć. Bardzo wiele kobiet ma z tym duży kłopot, że one się nigdy nie nauczyły dbać o siebie i o swój odpoczynek. No, często mi się to zdarza na sesjach coachingowych, tak? No kiedy ktoś przychodzi i mówi, że komputer już tam światełko miga do niego i po prostu on już czeka tylko, żeby usiąść, a tu dziecko chce się bawić, obiad trzeba zrobić, a przecież ten komputer już tam czeka i trzeba pracować. A nie mówiąc już o tym, żeby pozwolić sobie na poleżenie chwilę z książką na kanapie, na co tak naprawdę czasem po prostu ma się ochotę. Tak, muszę ci powiedzieć, że mam takie doświadczenie też w pracy z ludźmi, że o ile mężczyznom się to dosyć dobrze udaje, mam takie wrażenie, że oni faktycznie potrafią dać sobie czas, żeby odpocząć po pracy, dać sobie czas, żeby dłużej pospać, jeśli taka jest możliwość, a kobiety absolutnie nie. Znaczy znam dosłownie na palcach jednej ręki kobiety, które dają sobie prawo do odpoczynku i nie mają z tego tytułu poczucia winy. Okej, możesz mnie doliczyć. W takim razie. No właśnie, okej. Slow life, świadome życie. A jak się ma do tego stres? Bo już powiedziałyśmy trochę równowaga, harmonia, które tu tak są bezpośrednio związane, a myślę, że tutaj stres też jest takim bardzo ważnym czynnikiem. No bardzo ważny. Wiesz, no stres kompletnie nam uniemożliwia taki slow life, bo on nas tak napina, tak te wszystkie procesy, które się wytwarzają wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani, że no nie ma wtedy możliwości o slow life. To, co się dzieje bardzo często, szczególnie w głowach kobiet pod wpływem stresu, gonitwa myśli. W momencie, kiedy wchodzisz w tą gonitwę myśli, to wiesz, to nie ma jakiejś opcji świadomości. Żyjesz w swojej głowie, odcinasz się od kontaktu z ciałem, nie wiesz, co się z tobą dzieje. Żyjesz nie tu, nie teraz, nie w kontakcie z dzieckiem, z partnerem, z garnkami, które nawet przesuwasz, tylko z przyszłością albo przeszłością, z planami albo, nie wiem, porażkami z przeszłości. No tak, albo analizowaniem tego, co się stało, albo analizowaniem, co za chwilę kupię, albo co wieczorem, albo co następnego dnia w pracy, tak? Czyli dokładnie. I to stres bardzo nakręca, po prostu. No to co w takim razie z tym zrobić? No bo to wiesz, to tak mi się kojarzy teraz, czy komuś, kto nas słucha, może się skojarzyć, że w takim razie należałoby z taką pustą głową chodzić, tak jak tu właśnie mówiłaś, medytować cały dzień. Wiesz co, na pewno z uważną głową. Ja wiesz co, mam taką refleksję jeszcze, że jak pracujemy z ludźmi, to w pewnym momencie oni mają taką refleksję. Ludźmi bądź organizacjami. No ale to co? No to co, mam sobie odpoczywać? Ale to co, mam nic nie robić? Albo na przykład, ale to co, to jedzenie? A to co ma jedzenie do stresu na przykład, nie? Jest po prostu
jak pracujemy z ludźmi albo z organizacjami, to oni zaczynają rozumieć, że to, co my mówimy pod kontekst, w kontekście slow life, to jest tak zwane normalne życie, a to, co oni odczuwają na co dzień, to jest zapierdziel, który powoduje, że to życie po prostu przepływa przez ręce. I to normalne życie to jest to normalne rzeczy, o którym my mówimy, kiedy najzwyczajniej w świecie nie żyjesz we własnej głowie, z niej wychodzisz. Wiesz, po prostu do życia własnego, do własnego mieszkania. Czyli odczuwasz to, że akurat jesteś w domu, robisz obiad, powiedzmy, tak? Czy masz ten czas i rzeczywiście celebrujesz czas, nie wiem, zabawy z dziećmi, wiesz, właśnie powiedzmy. Nie chodzi nawet o to, żeby to tak, wiesz, celebrować, bo wiesz, jak używamy takich dużych słów, to ludzi to trochę przeraża. Wiesz, chodzi o to, że jak jesteś z dzieckiem, to jesteś dzieckiem. Patrzysz mu w oczy i czujesz po prostu zapach jego włosów. Jak jesteś z partnerem, to jesteś z partnerem i czujesz zapach jego potu spod pachy, jak się do niego przytula. Wiesz, ale dosłownie, tak? A nie, że ja leżę na partnerze, a tak naprawdę na nim nie leżę, bo jestem spięta totalnie po całym dniu i myślę o tym, co tam, wiesz, za dwa dni będę musiała zrobić i ani nie jestem z nim, ani nie oglądam tego serialu, który tam leci, ani nie jestem w pracy. Jest po prostu taka totalne marnotrawstwo, bym powiedziała, czas. Ale to mi się tak kojarzy z hasłem uważność. No uważność. Frywolnie nakręceni mówimy o świadomym życiu, czyli tak zwanym slow life, który teraz często jest gdzieś wyciągany i pojawia się w różnych artykułach i gazetach. Mam takie pytanie, jak ma się tutaj uważność do tego? Bo to, co powiedziałaś wcześniej, Monika, to dla mnie jest właśnie takie bycie uważnym, bycie w danej chwili, w danym momencie. Jak to traktujesz? Wiesz co, no to jest dokładnie to. Nie mówię, że to musi być taka uważność na poziomie takim medytacyjnym, czyli dlatego używam słowa świadomość, bardziej tego, co się dzieje. No ale faktycznie, no żeby po prostu móc odczuć to życie, że ono biegnie, no to po prostu trzeba czuć swoje ciało, trzeba czuć jakby te zmysły, trzeba wyjść z głowy. Mhm. A wiesz, czym jest uważność jakby w rozumieniu tego? Że jakby się nie dajemy wkręcać własnym myślom. Wiesz, taką jedną z takich bardziej odkrywczych rzeczy dla osób, które no, mają tendencję do mieszkania w głowie, jest to, że one się nie muszą wkręcać tym myślom, że wiesz, jakby jest osoba i są myśli. Jakby umysł generuje, uwielbia po prostu generować jakieś po prostu bzdury, które nas stresują, ale my się temu nie musimy poddawać. Znaczy mamy taką władzę jak zarządzanie własnymi myślami i to jest możliwe. I to, nad czym ja na przykład ubolewam, to to, że wiesz, uczymy się po prostu jak wygląda, wiesz, budować dżdżownicę, a nie uczymy się tego, co zrobić z własnymi myślami, które nas doprowadzają do szału. Czyli można powiedzieć, że to jest taka z jednej strony uważność na to, co się wokół nas dzieje, nie siedzenie tylko w głowie, to co powiedziałaś, ale też właśnie uczenie się tego, jak zarządzać swoimi myślami? Znaczy, ja myślę, żeby móc być uważnym na to, co się dzieje u nas, czyli też w ciele, w ogóle w otoczeniu naszym, wśród naszych bliskich, to trzeba najpierw poradzić sobie z natłokiem myśli, który po prostu zawsze z nami będzie. Mhm. A mogłabyś podrzucić jakieś takie ćwiczenie na uważność, które każdy mógłby sobie w prosty sposób zrobić? Tak, jest banalna rzecz, skupić się na oddechu. Ja na przykład mam taką technikę, jak już widzę, że wkręcam, bo ja też mam tendencję do mieszkania w głowie, jak już widzę, że się wkręcam po prostu maksymalnie w swoje myśli, po prostu wiesz, myśl za myślą, myślą goni, to zaczynam się skupiać na tym, jak ja czuję oddech w nosie. Jest taki moment, w którym jak bierzesz oddech, to czujesz go po prostu w nosie, ja go przynajmniej tam czuję. Jak ja się na tym skupiam, czyli na czymś coś prawdziwe, nie, tak, nie tam myśl, ten dym jest z papierosa. Faktem, jest tak? Faktem. To po prostu się kotwiczę, wiesz? Przestaje się wkręcać, przestaje się dawać manipulować własnym umysłowi. Czyli można powiedzieć, że ściągasz się do rzeczywistości? Dokładnie tak. Bardzo prosta rzecz. Zaczynam się skupiać na oddechu, który po prostu zawsze ze mną jest. Ja lubię takie ćwiczenie, że zobaczenie, co się dzieje w ciele naszym, tak? Czyli poczucie, nie wiem, na czym siedzisz, czy no, na kochana, czym stoisz. No to już jest bardziej zaawansowane. To jest zaawansowane? Okej. Okay. To ja ale absolutnie bardziej polecam, zaawansowane. Tak. Bo właśnie często mam wrażenie, że można się złapać właśnie na tym, co się dzieje z naszym ciałem i też jakby lepiej zrozumieć, co się dzieje z tą naszą głową, z tymi emocjami, ale też właśnie, tak jak powiedziałaś, tak zakotwiczyć się, tak, czyli złapać tą rzeczywistość i nawet poprzez ciało zmienić pewne rzeczy, czyli zamiast, nie wiem, ja miałam taki moment w życiu, kiedy bardzo często łapałam się na tym, że mam spięte plecy, tak bardzo mocno, zresztą jest to jeden z objawów właśnie stresu, absolutnie kiedy tak. Nawet jeśli tego stresu nie czujemy w inny sposób, to te spięte ramiona są takim objawem i samo to, że ja je świadomie rozluźniałam, powodowało też, że łatwiej mi było na przykład skupić się na czymś innym, czy zmienić właśnie swój tok myślenia. Tak, tak.
Czyli to też może być element, który jak właśnie najbardziej, pomaga. Jeśli tylko ktoś potrafi, to tak. Mam też takie doświadczenie, że tego kontaktu z ciałem trzeba się nauczyć, jeśli się go przez lata nie doświadczało. Nie jest to takie wcale proste. Na przykład coś takiego jak odprężenie dla wielu osób jest czymś nieosiągalnym, tak wiesz, po prostu za pstryknięciem palca. Dlatego jak wiele lat się jest w długotrwałym stresie i to spięcie na mięśniach, w karku, o którym mówisz, jest już jak powiem, trwałym kamieniem, to niestety to nie jest do rozluźnienia siłą woli, że tak powiem. To wymaga dłuższej pracy. No tak, natomiast zastanawiam się, czy nawet choćby danie sobie tego takiego małego impulsu na początek nie może być takim. Czyli w ogóle przekierowanie samo uwagi, tak, to w ogóle jest genialne i właściwie to jest jedyna opcja, żeby wyjść z głowy. Myślę, że to też fajne może być w relacjach z innymi ludźmi albo przy różnych wyzwaniach, żeby właśnie w danej chwili, jeśli uświadamiamy sobie, co się z nami dzieje, ale też co jest dla nas ważne, łatwiej możemy podejść do tych sytuacji i właśnie wyłączyć ten nasz taki potok myśli, które tam już generują, co ci ludzie na przykład o nas powiedzą, tak jak to się często zdarza. Super ważną rzecz poruszyłaś. Po co my właściwie pijemy do tego tematu? Po co właściwie ten slow life jest? Mhm. Tak? Po co w ogóle wiesz o tej świadomości, o tej uważności? Wiesz, takie kluczowe pytanie jest, to w ogóle po co nam ten slow life, po co nam ta świadomość, ta uważność, po co to wszystko, po co to zmieniać w ogóle? Po co zmieniać tą bieżączkę, to życie w umyśle? To jest w ogóle bardzo ważne pytanie, bo na nie jest jeszcze ważniejsza odpowiedź. Żeby nie dowiedzieć się, jak dziecko ma parę ładnych lat, że się nie pamięta tych lat. Żeby się nie ocknąć po paru latach pracy w organizacji. Teraz sobie myślę o jednym moim osobie, z którą teraz pracuję, po 15 latach pracy w organizacji, że to po prostu absolutnie jest nie dla niego. I że się straciło, wiesz, w takich najważniejszych momentach życia, kiedy no po prostu mamy te możliwości wyboru jeszcze dosyć duże, że się po prostu te możliwości straciło. Bo się gnało po prostu bezsensownie automatem i schematem i się straciło tak strasznie wiele. I pewnych rzeczy się po prostu już nie wróci. Ja też, wiesz co, tak jak cię słucham, to mam też wrażenie, że czasem to są wręcz nasze cele, które sobie człowiek wymyśli, będąc jeszcze na studiach, o ile nie wcześniej. Mm-hmm. I też mi się zdarzyła ostatnio taka sytuacja, że przyszła do mnie osoba, która po prostu nie zweryfikowała sobie tego i tak pędziła za tym, przekonana, że to jest właśnie to, czego chce, a przez te 10 lat, tak, cały okres studiów plus później, czyli taki okres, kiedy właśnie dużo w naszym życiu się zmienia, okazało się, że tak naprawdę właśnie te priorytety, te rzeczy ważne się zmieniły. I tu się zaczyna ten taki pęd. I tu też chyba często pojawia się wypalenie w życiu ludzi. Tak, ofiary sukcesu. Ofiary własnego sukcesu, tak bym to nazwała. Ja jestem taką ofiarą. Kasia Skoczek, z którą mamy fundację. My byłyśmy bardzo skuteczne w budowaniu swojej kariery w klasycznym rozumieniu, czyli oczywiście awans stanowiskowy, korporacyjny. No i oczywiście ceny. Trzeba było za to zapłacić, bo żeby móc osiągnąć sukces w takich miejscach, trzeba było bardzo dużo pracować. Oczywiście to jest niemożliwe, żeby osiągnąć jakąkolwiek równowagę w ogóle fizyczną wtedy. I cena, jaką się płaci po 10-15 latach, tak jak my, jest po prostu okrutna. No. Po prostu ma się świadomość straty bardzo wielu lat i niezbudowanie właściwie niczego. No wiesz, bo po prostu budujesz coś, poświęcasz swój czas dla organizacji, którą po 15 latach masz w nosie. No tak, ale gorzej, wiele, nie? osób, które nas słucha, powie, że jest to jednak ważne. To jest, nie wiem, źródło ich dochodów, utrzymania. Poza wiesz, tym, no oni chcą tą karierę, tak? No tak, chcą tą karierę. Mam takie wyobrażenie, że nie do końca wiedzą, co chcą. I z czym to się je. Czyli co, trafiają do was, do fundacji, czy do ciebie jako trenerki, coacha, takie osoby, które właśnie osiągnęły ogromny sukces zawodowy, nie mają już rodzin. Nie mają już przyjaciół, bo ileż oni mogą czekać, ale za to mają, wiesz, uzależnienie, jedno, drugie, trzecie, nie? Nadwagę, problemy zdrowotne, mnóstwo innych przyjaciół zastępczych. No ale sukces zawodowy mają i owszem, i finansowy również. Czyli można by powiedzieć, że to taka przestroga dla tych, którzy dopiero planują, a taka lampka żółta czy czerwona dla tych, którzy właśnie w tym biegu i pędzie są, żeby się zastanowili, czy rzeczywiście na ten moment to jest dokładnie to, czego oczekują. Tak. Ja myślę, że ci ludzie to czują. Czują, jak mają takie poczucie, że wiesz, dni przepływają im przez dłonie. Ja mam bardziej takie wrażenie, że oni nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Bo wiesz, cały świat mówi, że jest wszystko super. Mhm. Przecież definicja sukcesu w naszym kraju to jest taka, że zapierdzielasz, ociągasz, wiesz, sukces zawodowy, kupę zarabiasz i przede wszystkim jesteś super zajęty.
przecież nikt nie powie w Polsce, że ktoś ma sukces, jak spaceruje nad Zalewem Zemborzyckim, wiesz, po prostu patrząc, jak drzewa się szumią. No, albo no, tak jak ja chodząc do kina o 11:00. Dokładnie, albo ja pracując w Portofino, wiesz, że nikt, kto by mnie zobaczył, nie powiedział, że kobieta osiągnęła sukces. Mhm. Tylko, a gdybym jechała Mercedesem, wiesz, po prostu z dwiema komórkami i bardzo szybko się poruszała i była ogromnie zajęta, no to z pewnością wszyscy by uznali, że mam sukces. Więc to jest trochę tak, że trzeba się w pewnym sensie przeciwstawić pewnej takiej, kurczę, no, społecznemu, no nie wiem, społecznej definicji sukcesu. Mhm, no właśnie tu też mi przychodzi do głowy zastanowienie się, czym dla ciebie indywidualnie jest sukces, tak? Tak. Zadanie sobie tego pytania, czym ten sukces jest dla mnie, nie z punktu widzenia tego, jak mówi mi środowisko na przykład, czy otoczenie, ale właśnie jak ja to konkretnie odczuwam, tak? Kiedy będę zadowolony z życia, można widzisz, powiedzieć. Z tym odczuwaniem też jest taki jeden mały ząg. Mhm. Bo często mamy niespełnione potrzeby z dzieciństwa, już nie wchodząc w szczegóły dlaczego. I one są realizowane, no, często za pomocą pracy. Potrzeba uznania, której bardzo często, bardzo wielu z nas nie doświadcza. Nie wiem, jaki jest tam problem z poczuciem własnej wartości, to praca i atrybuty, które można kupić za pieniądze, które się z niej generuje, no są takim substytutem poczucia własnej wartości, takim zewnętrznym przejawem, więc wiesz, ta praca bardzo wiele funkcji spełnia, jeśli tam w środku mamy rzeczy jeszcze tam, wiesz, niezaspokojone potrzeby po prostu. Więc to jak pytasz, jakby zadać pytanie, czy ty naprawdę tego potrzebujesz kogoś, czy to jest twoja definicja sukcesu, to możesz usłyszeć i owszem. No, ja nie wątpię, że tak może być. Stąd moje pytanie, czy rzeczywiście jest to dla mnie ważne, na przykład w dłuższym terminie, tak? Można by tu powiedzieć. Czyli to, co powiedziałaś, te role i jak ja siebie w tych rolach widzę teraz, ale też na przykład za te 50 lat, tak? Czy nie będzie mi brakowało tego czasu na przykład spędzonego z rodziną. Tak, albo tutaj. Co byś wybrała, albo wybrał, gdybyś się nie bał. Albo co gdybyś miał zdecydować z serca, a nie z lęku, z miłości, a nie z lęku, takie może bardzo górnolotne, ale to jest tak, że bardzo często wybieramy pewne decyzje zawodowe z lęku. Młodzi ludzie, którzy wybierają pracę, która jest kompletnie do nich niedostosowana, niedopasowana, a ona jest, a taka praca jest wypalająca bezwzględnie, no to oni wybierają ją nie z miłości, że tak powiem, nie z jakby z dobrych intencji, tylko ona po prostu jest z lęku. No tak, bo często się słyszy, że nawet ostatnio miałam taką sytuację w banku, kiedy pani mi powiedziała, że no ona tutaj pracuje, bo tu zarabia, a z wykształcenia jest dziennikarką i chciałaby w ogóle w radiu, słuchaj, pracować. Więc ja jej mówię, że się da, bo prowadzimy audycję w radiu, ona mówi, no ale... No ja się obawiam, że na tym tak nie utrzymam się i to rzeczywiście tutaj lęk się pojawia bardzo mocno. Monika, to co w takim razie można robić, żeby tworzyć w swoim życiu właśnie więcej tego tak zwanego slow life? Co też jakby, jak go wprowadzać? Tu powiedziałyśmy o tych wartościach, żeby ich szukać. Powiedziałaś też o tych rolach, żeby zobaczyć siebie w różnych rolach. Ale może są takie rzeczy, które, no nie wiem, po przesłuchaniu tej audycji nawet ktoś mógłby sprawdzić sobie, na ile jest w biegu, tak? Czy rzeczywiście to jego dotyczy, to takie bycie aktywnym dla bycia aktywnym, czy jednak trochę tego slow life'u mamy? Może ja zaproponuję, bo wiesz co, wiem, trudne pytanie. Tak, pytanie jest bardzo trudne, bo mam takie dwie refleksje. Po pierwsze, jeśli osoba jest bardzo zapędzona i nie jest gotowa jeszcze na to, żeby to przerwać, mówisz, bo to nie jest tak, że to jest łatwo z tego wyjść, ani że to jest takie przyjemne bardzo. Więc jakby jak jest taka grupa, no to no ona musi coś przeżyć, żeby tego doświadczyć. Ta audycja, myślę, tego nie zmieni, ale jeśli są osoby, które nas słuchają, które już czują, że mają enough, to na przykład niech bardzo, naprawdę bardzo małymi krokami, które w żaden sposób nie wprowadzą rewolucji w ich życiu, pozwolą się uziemiać. Czyli na przykład jak stoją na czerwonym świetle, to niech po prostu oddychają. Niech nie myślą, tak? Czyli niech nie idą w te myśli, które zwykle idą, tylko niech się skupią na tym, jak kierownicę, żeby ścisnęli na przykład kierownicę i skupili na tym, jak to jest, żeby zaczęli oddychać, ale żeby skupili się na przykład na tym, jak ich tyłek siedzi na siedzeniu. Żeby wyszli z głowy i weszli w ciało, bądź jakiekolwiek odczucia po prostu zewnętrzne ich ciała. Taki drobiazg. Czyli na każdym czerwonym świetle po prostu na te parę sekund, żeby byli ze swoim ciałem, a nie z myślami.
na przykład. Ja to lubię takie, nie wiem, czy to też pasuje, ale lubię takie ćwiczenie, to może być ćwiczenie, tak? Nie musi, kiedy po prostu pod prysznicem. Bierzemy ten prysznic super. Świadomie, tak? I niech to nawet będzie ten jeden moment w ciągu dnia, kiedy wyłączam sobie tą głowę i skupiam się w 100% na tym, jak ta woda sobie tam spływa, czy tam uderza. Jak uderza o ciało. To genialny pomysł. To jest takie coś, co myślę, że każdy z nas w prosty sposób może zrobić, bo właściwie każdy z nas bierze codziennie prysznic, tak? Raczej kompieli nie bierzemy co dzień. No, zazdroszczę tym, co biorą. Natomiast to mógłby być taki element. Czyli znaleźć sobie takie elementy, kiedy możemy skupić się na odczuwaniu tej danej chwili. Tak, czyli nie szukać jakichś, nie wiem, niesamowitych rzeczy, tylko dokładnie w tym, co się robi, dosłownie na parę sekund. Czyli też sobie nie obiecywać, że 10 minut się będzie koncentrowało na czymś, bo to jest po prostu nierealne, jeśli tego w ogóle nie robi. Zrobić sobie parę sekund. Okej, a jeśli ktoś już słucha nas i wie, że koniecznie chce coś zmienić, tak? Jest już na takim etapie, ja to nazywam cienka czerwona linia, czyli coś już tam się takiego zadziało, że już wiem, że od tego momentu chcę podjąć konkretne kroki. To co byś rekomendowała? Czy, nie wiem, zgłosić się do was, do fundacji? Tak, ja zdecydowanie rekomenduję zgłosić się do nas www.slowlife.org.pl, bo mamy po prostu ogromną bazę danych, ewentualnie osób, które mogłyby nam pomóc, też absolutnie spoza Lublina, też z całej Polski. I też jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, które w tym obszarze stresu i wypalania gdzieś tam osoby nurtuje. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby już pracować regularnie, czy osoba i organizacja, to też my pracujemy na procesach po prostu coachingowych i doradczych, więc też jak najbardziej. Ale też jeśli po prostu zapytać mailowo, nie wiem, zdiagnozować coś, zapytać coś, to jak najbardziej po prostu mail. monika@slowlife.org.pl. No i słuchajcie, tutaj Monika dała gotowy przepis dla tych, którzy chcieliby coś więcej. Ja też zachęcam do zajrzenia na stronę, bo wiem, że są tam artykuły i nawet jeśli ten temat jeszcze tak bardzo was nie rusza i nie czujecie takiej mocnej potrzeby, to może warto poczytać, żeby też nie pozwolić sobie na to, żeby nagle się pojawiła ta czerwona lampka, tylko zacząć działać dużo, dużo wcześniej i tworzyć to świadome życie już teraz, a nie w momencie, kiedy będziemy na zakręcie, kiedy będziemy czuć, że nie mamy już wyjścia, tylko musimy coś zmienić. I do tego was gorąco zachęcamy. Dzisiaj moim gościem była Monika Madejska. Bardzo ci dziękuję. Dzięki bardzo. Kamila Kruk, do usłyszenia.